O mój Boże, co tu się dzieje? Powracam po długiej przerwie. Nagrywałem jakieś formuły, nagrywałem kiedyś, nie wiem co nagrywałem nawet. Wrzucałem tam coś tam, to nie jest ważne. Dzisiaj przychodzę z materiałem z Warfandera, który jest niesamowity. Co się działo? No to tam grałem sobie i nagle twierdziłem razem z innymi ludźmi na pewnym serwerze Discordowym, że nie wiem, no. Zagramy niestandardową bitwę, no i wpadliśmy na pomysł, że zagramy na mapie Polska, tam nie wiem, jakieś bomby weźmiemy, wysadzimy, kratery zrobimy. Potem jakieś złomowanie tych czołgów się zrobiło. No i wyszło z tego parę ciekawych momentów, które przedstawię w tym materiale. No, nie będę przedłużał, zapraszam. No dobra, to jak widać tutaj mamy samoporuszający się czołg podziemny. To jest najnowsza radziecka, nie wiem, najnowszy radziecki projekt podziemnego czołgu, tak zwany czołg Kret. Tutaj właśnie widać jak jedzie pod ziemią, tutaj widać, że testy trwają. Niemcy tutaj przechwycili ten projekt, właśnie go testują, widać. Bardzo ciekawa sprawa, nigdy się nie spotkałem z czymś takim jeszcze. Dobra. Przechodzimy dalej. Tutaj widać dużo kraterów ogólnie jest po wybuchach bomb. Tutaj nawet leży. O, tu P8 sobie wylądowało. No to jest zaskakujące, ale tak jest, widać. Ciekawy obiekt. Nie powiem, że nie. Dobra, jak teraz widzimy, skacz sobie R3. O, i tutaj zauważyłem, że lewituje sobie Puma. No tak, ciekawe, nie powiem. No i teraz spróbuję po prostu. Tutaj do mnie strzela P8, spokojnie. Nie strzelać, sojusznik. Włochy zmieniły stronę. I teraz spróbuję tutaj wskoczyć na nią. Nie wiem, może zawisnę w powietrzu. Ale niestety uderzyłem Pumę, no i spadłem sobie na ziemię. No nie było to. No, dobra. No chociaż przynajmniej sprawdziłem ją na ziemię. Dobra. Tutaj, o, tutaj będzie bardzo ciekawy motyw, bo tu jest złomowisko czołgów, jak widać. Różne czołgi, tutaj są Pumy, jakieś Fiaty, R3, M18 jakieś, Tygrys nawet, tam jakiś nowoczesny T-80. No i jak widać kraterów sporo, taki skatepark prawie dla szybkich czołgów, pojazdów pancerzonych. No i co tutaj? No tutaj P8 do tyłu jedzie,